Co tu się wyrabia? Znowu zima nas zaskoczyła. O. Witam was, moi drodzy, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Jest z nami pan Andrzej. Andrzej Kowal, gospodarz rolne Pałówko. Tak jest. Jedziemy, szukamy nowego nabytku dla pana Andrzeja. Pan Andrzej coś tam wypatrzył za Koszalinem. Mało spotykana tutaj marka, bo to będzie... No już pewnie po tytule będą wiedzieć. Tak. I zobaczymy, czy się spodoba, bo nowy nabytek musi być na gospodarstwie. Coś pan może opowiedzieć? Co mogę powiedzieć, że szukałem ciągnika, który nie jest po prostu... Nie ma zbyt dużo elektroniki. Nie ma AdBlue. Ale Ruska by pan nie zmienił na jakiegoś zachodniego. A nie, zobaczymy, jak miał pieniądze, mi go sprzedał. No. Sprzedałbym coś, kupił, miałbym Holandzika jakiegoś. Tylko żebym takie kupił, żeby nie miał tak tu AdBlue i te inne, które blue. Kupiłeś paliwa, jeszcze musisz pamiętać o AdBlue. Jeszcze pamiętaj o cząstkach stałych. No po co ci to, nie? Po prostu jest ciągnik, który można go opanować. I odpowiedniej mocy. Odpowiedniej mocy. Tak, dla mnie on ma 110 koni i jedziemy zobaczyć, jeżeli będzie się spodoba jego parametry, jego waga, jego wielkość. Zobaczymy, co on tam ciekawego ma, bo zamierzałem kupić, zmienić traktor, czy kupić traktor New Hollanda albo John Deere'a, ale to można, to są ciągniki, które są już raczej, mają powyżej 10 lat i nie wiadomo, na co człowiek trafi, dlatego jadę obejrzeć tego nowego. Nowy traktor. No zobaczymy, jak to się w ogóle sprawuje. Przejedziemy się nim, obejrzymy. O, zobaczy pan, co tam jest. Świnki. Porozmawiamy z serwisem, jak to wygląda. No zobaczymy, no. I a drugie mnie interesuje, że był 2 lata gwarancji miał. Bo to jest dla mnie tak samo bardzo ważne, bo kupując używany traktor, praktycznie się żadnej gwarancji nie ma. Wszystko zależy od, no, od kto nim przedtem, kto go przedtem użytkował, czy zmieniał oleje na czas, czy po prostu był ciągnik, dbał o niego. Bo jeśli się trafi na ciągnik, który jest ładnie, wygląda ocznie, a był po prostu zaniedbany, czy nie, no, nie był odpowiednio serwisowany, to się zaczynają schody. To bardzo poważne. To od razu, jak się spodoba, no to ja wracam samochodem? Proszę? Nie, to nie jest... To nie są ciepłe bułki. To nie są ciepłe bułki. Ja mówię, kurde, zabiera pan mnie, mówię. Spokojnie, wtedy trzeba żony już porozmawiać, aha, przekonać to... ją odpowiednio, no. Zachęcić. Idziemy cały czas prosto, nie? Tak. Ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie jak tam jechać. Ja po Koszalinie nie jeżdżę. A co, nawigację wbić? No to jak tego to najwyżej zaraz poczekajmy, sobie może poradzimy. Cały czas mam jechać na trzecie. Proszę? Lubi pan po mieście jeździć? Jeśli znam miasto, to tak. A jeśli nie, no to przejadę, ale powiem, zachwycony nie jestem. Tata po Warszawie lubi jeździć. A czy wiem? To jedziemy. Nie, spokojnie. Spokojnie, Andrzej, nie popędzaj mnie. Nie popędzaj. Bo zrobimy pół i co? Mój tato przyjedzie, opierdoli nas jeszcze, Marek. Tak. Po co nam to? To jest to? Tak. Trafiliśmy, panie Andrzeju. Jak my chłopi w takim mieście. Jak to mówią, chłop ze wsi wyjdzie, ale wieś z chłopa nigdy. No nie. Tak, czekaj, to tutaj stanie było, nie? No chyba. Nie wiem, że odholują. Co? No chyba nie będą źli, jak chce pan kupić, nie? Proszę? Chciałem na razie obejrzeć kolor. No. Dobra. Kupno to jeszcze muszę żonę udobruchać. Porozmawiać tak z żoną. Jeśli wyrazi zgodę. Wyrazi chyba, co? I będzie zachęcona. Oj, albo przekupiona. Długa noc pana czeka. Długa rozmowa. Bez reklam. Tak, bez reklam. Jesteśmy na miejscu. Może z tej strony pójdziemy? A tu miła niespodzianka, z ciągników stoi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz którego wybrać? Który? Ten ostatni? Proszę? Ten ostatni? Najpierw musimy się spytać pana, niech powie, co jest, co on ma w sobie. Zaraz pewnie ktoś wyjdzie do nas.
O, tego! O, ten jest dobry. Tego, panie Andrzeju. Ten jest dobry, można nim jeździć na plaży. Pustka blisko tu jest, Mielno też blisko. Ale podoba mi się ta maska ogólnie. Zarąbiście to wygląda, ta maska. Fajna. Fajna ta maska jest. Witam, może coś pomóc? Witam, dobry. Witam. Bartek. Bartek. Coś może pomóc? Doradzić. Wie pan co, chcieliśmy traktor, który jeszcze przynajmniej na ziemię o ponad 100 poni. Z powyżej stówki, dobra. Jakie byśmy chcieli parametry, żeby był ekolo czy bez eko? Ciągnik. Eko, czyli bez DPF, eko. Bez eko. Bez eko. To ma być prosty, wytrzymały. Prosty, wytrzymały. Tak, tak zwany jak stara 60. No nie tak całkiem. No ale coś po tego, że był prosty w naprawie. No to wtedy możemy z ładowaczem czołowym, bez ładowacza bez czołowego. Bez ładowacza czołowego i bez zbędnej elektroniki. 110, on wtedy jest bez ładowacza czołowego. To jest model Basak 21 Adrian, 110S. Zrób też pani zdjęcie. Poprawka do filmu, to dziadek ciebie się pytał o ciągnik. To jest turecki produkt. Ursus. Ursus był. A oglądaliście? Tak, oglądałem. Ursus był na podobnej transmisji. Mm-hmm. Na podobnej transmisji był ten sam silnik wstawiony. 110. Może gdzieś pójdziemy trochę, żeby gdzie mi wieje, bo strasznie tutaj wieje. To jest waszkowa wiatr. Była ładna pogoda. Ładnie tu było od rana? U nas kurde sypało. O, tutaj jest elegancko. No. Byliśmy już, czekaj. Byliśmy tak samo w tym filmie Zeton, jak się wjeżdża do Koszalina i mówię, w internecie zauważyłem te ciągniki, mówię, że podjechali tutaj, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tak, wizualnie, dotknąć, odpalić. No, co, no i na pierwszy rzut oka mi się wydaje, że... Co mogę jeszcze powiedzieć? W standardzie dodajemy od razu ten łącznik centralny, hydrauliczny. To jest wersji podstawowej. Nie zabieramy tego, obciśniki to są dodane w standardzie. Jedyna opcja, która jest dodatkowa, to jest pneumatyka dwujednowodowa. To jest taka opcja dodatkowa, trzeba dodatkowo zapłacić. W standardzie to jest wychodzą 4 wyjścia hydrauliki, tak jak jest tutaj. Opcje są jeszcze zaczep automatyczny i fotel pneumatyczny, to są też opcje dodatkowe. No i oczywiście ładowacz czołowy plus tuz przedni lub wąb przedni. To jest kwestia gustu, do czego potrzebujemy maszynę. Bo pan do czego dokładnie potrzebuje maszynę? Ja, proszę pana, mam... Do wyjazdu do kościoła. Do kościoła? Do kościoła i z powrotem, i później i na pole. I na pole. Najpierw się pomodlić, a później idziemy na pole. A żeby tylko pojeździć po polu? Proszę, nie, uprawiasz pole, uprawiasz. Mam średnie gospodarstwo. I sprzęt, który mam Pronara 82SA, który troszeczkę latek już ma. No i myślę nad jakimś traktorem, żeby kupić, żeby po prostu było lżej troszeczkę. Lżej było troszeczkę. Tak, żeby było trochę lżej i żeby miał większą moc, bo niestety te 82 konie, które mam, to na średnie gospodarstwo wystarczy. Ale potrzebuję troszeczkę części silniejszej, dlatego że troszeczkę w niektórych miejscach ziemię mam. Wziąłem trochę dzierżawy z Agencji Modernizacji i trochę ta ziemia jest cięższa. No, czyli tak. Trochę gliny się trafia. A glinki trochę nie trafia. Do pługa pan chce tego wykorzystywać, czy do nie? Do pługa, do agregatu uprawnego siewego. Jak pan posiada? W tej chwili już posiadam pług trzyskibowy, obrotowy. To się wydaje, że spokojnie sobie da radę. Można zerknąć do środka, tak, jak to wygląda. Tymi podwójnymi, to jest do odpalania. Odpalanie, tak? Rewers jest spuszczony, żeby odpalić musi być rewers zwalony, bo inaczej go nie odpalimy, nie? Za każdym razem sprzęgło ściskać. Tak, za każdym razem trzeba go ściskać, bo ma czujnik na sprzęgle. Kierownicę można sobie przybliżyć bliżej, bo jest tutaj na dole. Tutaj? Mamy wciskamy i... Jeszcze właśnie ze sprzęgłem, tak. I można sobie tutaj przybliżyć do siebie, nie? Dać trochę zbyt gazu, bo ciągnik stoi gdzieś tam. To jest do gazu? Tak, to jest gaz ręczny, no. No i można go spuścić z powrotem, bo tam alternator troszkę pobudził się, nie? Bo nie... Już może pan zmniejszyć gaz. Można zmniejszyć. Całkiem. Tak, to są obroty ciągnika. Jest opcja, tutaj przyłączamy tutaj na prędkości. Mamy tutaj z guzikami sterowanie prędkości, żeby pokazywało dokładną prędkość, nie obroty. Bo to jest opcja, tu mamy motogodziny. Można ustawić też obroty z wałka, żeby nam pokazywał jakie mamy.
Też? Też, no też pokazuje tutaj, jaki jest tam prędkość obrotu pałka. Skrzynia biegów jest 4 biegi główne, 3 zakresy i tak zwany żółw zając. Tak jak było kiedyś w 80, że mamy szybkie, wolniejsze. Podnośnik jest na EHR-ze, który elektroniczny, niestety to już musi być przy tych motach, tunikach. Żeby go odblokować, to trzeba hop, hop i wtedy dopiero działa. Tak, no też dopiero teraz unosimy go. Na błotniku też jest guzik do sterowania EHR-em zewnątrz. Nie ma dowałka WOM, wałek WOM jest tylko tutaj stosowany. Jeżeli wysiądziemy z ciągnika, to wałek WOM się wyłączy. Bo jest czujnik na fotelu i on się nawet wyłącza, żeby gdzieś tam krzywdy nie stało się. Czyli ten masz, sposób tak? Jest, tak? Ten sposób jest. Czyli wałek jak chodzi, byś się dał tak. Czujnika? Tak, wyłącza. Wyłącza. Mechanicznie są dźwignie od hydrauliki, nie są na elektryzatorach, tylko są mechaniczne. Żeby odblokować trzeba do góry i dopiero wtedy możemy podać, nie? U nas jest siłownik teraz, na siłowniku siłownik się cofa i siłownik się zakupa. Tu jest wtedy napęd i blokada. To jest panel przedni LED, to jest tylny panel LED światła. A te lampy macie w standardzie? Tak, lampy są w standardzie, nie zabieramy. Nie zabieramy, to są tak jak stoi ciągnik, oprócz pneumatyki jest w standardzie. Pneumatyka jest dokładana ze względu na to, że... Tak będzie ściągany. Nie, tak nie ściągamy, nie? Roleta też jest nawet w standardzie. Roleta jest w standardzie. Tak. W standardzie też jest pistolet do przedmuchów, że możemy sobie w kabinie przedmuchać albo coś... Kurde, pan nawet ma na powietrze tutaj. No, fajnie. Ale pan będzie musiał chyba cały tydzień żonę przekonywać. No, muszę przekonać, porozmawiać z żoną, że... Dać kartę, nie siedzi na zakupy, będzie przekonana. Że, no, że jest ładny traktor, bo z nią tutaj najpierw przyjadę. Bez reklam. Bez reklam. Bez reklamy sobie... Nie, na lepsze, ja zawsze klientom mówię, że najlepiej dać kartę kredytową, niż ona jedzie najpierw na swoje zakupy, a później a mężowie idą na swoje zakupy. To później już nie dostanie na ciągnik. Nie, zostanie. Robią tak, że tylko 200 zł, żeby za dużo nie było na koncie i reszta oni rządzą, nie? Najlepiej mieć dwie karty, nie? Tak, żona dwie karty. Swoją, to, tylko żona po prostu może mieć troszeczkę mniej, nie? Na karcie. Tak, co u niej. A jak się rozpędzi, wejdzie w ten sklep, gdzie jest masę ciuszków, to rany. No i standardzie dajemy radio. Też jest radio, jakieś tam muzykę też może odpalić. Tak, jest tam. Jest polskie stacje. Tak, łapie polskie stacje. Miarę, no to jest stricto wolne. I tak będziemy jechać z powrotem. Pan mówi, że 10 minut nas nie zbawi. Tą cię, tamtą. Nie, wcale nie. Tutaj już sobie... Tu jest rewer, tak, i wtedy do siebie. A ta skrzynia do ilu kilometrów? Do 40. 40. Pojedzie 38, tak 39, no 40 będzie ciężko. Na pewno idzie 40. No, z górki pojedzie, nie? Z górki na pewno pojedzie, mówię, gdzieś to do 40 jest konwencja. Niestety polskie... Na drzwi uważamy. Jak tam, panie Andrzeju, wrażenia po jeździe? Na razie jestem za. No jest za. Gorzej z żoną. Tak, gorzej z żoną. Na razie jestem za. Wiesz? Jeśli chodzi o środek i wykończenia, czy w ogóle o kabinę operatora,
ma wygląd estetyczny i schludny. I jest troszeczkę miejsca, ma tak samo. Jest dojście do przełączników, do hydrauliki. Jest po prostu miejsce na to wszystko. Ogólnie no, porozmawiam z domu z rodziną, z synami. No i się będzie, no wiadomo, że te pewne rzeczy trzeba przemyśleć. To nie są bułki ciepłe, że idziemy, kupujemy i tak, już mamy, nie? To kupuje się na lata, a nie na miesiąc. Na lata, żeby ten ciągnik służył. Że no po prostu ja powiem tak, jak człowiek wydaje pieniądze, to musi być z tego zakupu zadowolony, bo jak się wyda pieniądze i przemyślany musi być zakup. No tego bardzo. Nie można robić ad hoc, nie? Zawsze trzeba zrobić analizę za i przeciw. Tak. To jest podstawowa rzecz. No na pewno jest troszeczkę, no trochę, jest dużo lepszy niż w MTZ-cie czy w Pronarze. Jest, no to wszystko inaczej wygląda. No bo jest nowszy już model. Tak, no, nowszy model, ciekawszy, jest ciągnik wygodniejszy. Samo, że ten rewers ma do tyłu i do przodu, to jest fajna rzecz. Tylko po prostu, no będę musiał jakiś czas poświęcić, jeśli go w ogóle wezmę. No, żeby się przyzwyczaić z tym. A mi zależy, jak oglądałem tak samo tego Zetora, to tam już AdBlue, nie wiadomo co. A tutaj wleję ropy, po prostu tak jak w tym Pronarze. I o pewnych rzeczach już nie myślę. No, tylko dbać o filtry. Nie ma wtedy tych czujników AdBlue, nie ma z tym kłopotu, zbiorniczka. No, po prostu jest ciągnik pod tym względem, jest bardziej praktyczny, tak powiem. Tak, im więcej jest elektroniki, im więcej tych AdBlue, czyli tych niby tych udogodnień, usprawnień, które po prostu z jakimś czasem będą procentować na minus. Wiadomo, że to, no, jak każe, jak to wszystko, nie? Że będzie się miało po prostu co zużyć, czy zepsuć, czy zapchać, czy ten. A tutaj takich rzeczy nie ma, że mówi tak jak syn ma tego Zetora i też musiał filtr, no i to od czasu do czasu musi się przepalić, mówi. Tak. No to jest, a tutaj takich rzeczy nie będzie. Tak samo mam środki ograniczone i kupując ciągnik używany, który by był może by był z górnej półki, ale tam jest wiadomo, nie wiadomo co się kupuje. No nigdy nie wiadomo, tak. Używką jest zawsze takie, tak, że wielkie nie wiadomo. To jest, wiadomo, że tam ile tych faktycznie motogodzin ma, też nie jest wiadomo. Samo to, że jest folia na fotelu, nikt nie siedział na tym. No. To uważaj. Świeżo założona. Nie, ale ogólnie jest fabrycznie nowy przyjechał, tutaj nie ma dziś tam. Samo to. Jest folia, wiadomo, że ten ciągnik nie był używany przez nikogo. I cenę patrzałem, no ona po prostu jest cena przystępna. Nie jest zbytnio wygórowana na te parametry, które posiada. Tak, bo gdyby kupił taki ciągnik New Hollanda czy Case'a tej samej mocy, to już jest inna półka i tam są już bardzo poważne pieniądze. Tak. Trzeba duże sumy szukować. Tak. A dla mnie po prostu jest ciągnik potrzebny prosty, bardziej prosty. Prosty. Rozmawiałem tak samo z synem w domu na ten temat. I on mówi, żeby był to odpowiedni traktor dla mnie. Tylko jeszcze muszę. No jeszcze musimy w domu porozmawiać na ten temat, nie? No problemu. Bo, no a pierwsze wrażenie robi na tak. A później zobaczymy. I została mi takimi podstawowymi kluczami, nie? Żeby gdzieś tam coś pogrzebać, coś naprawić na szybkiego. Zawsze jest zestaw dawany. Takie proste narzędzia, które są potrzebne. No. Gdzieś się zawsze też wykorzystuje. No i zestaw większy do odkręcenia kół, tak? Do odkręcenia kół, tak. A pokaż ten zestaw, żeby kupuje to zniknąć. A nie, to konkretna rzecz już. Tak, to jest konkretna i mamy dodatkowo dane jeszcze szybko złącze. Na szybko złącze mamy dodatkowo dane, nie? Że jakbyśmy potrzebowali coś na szybkie wymienić, to mamy i mamy tabletnicę do smarowania, żeby nie zapomnieć o smarowaniu. Później, panie Andrzeju, co? Ten kabelek odłączamy, nie? No. I nie ma chłodzenia. No. Jak mi wkurzył, w bizonie mu zrobiłem i kosił jeden dzień bez klimatyzacji. Później na koniec dnia mówi, weź zobacz tą klimatyzację, bo się zjeb... A ja mówię, no zobaczę, nie? Poszedłem szybko tam, założyłem kabelek z powrotem i chodzi. Mówię, chodzi? Chodzi! No. To już psikusa zrobił. No powiedziałem mu dopiero na koniec żniw, że takie coś zrobiłem, nie żeby... Nie wolno zrobić takie rzeczy. Nie wolno? No nie wolno, to jest starszy człowiek, już mi zada, nie? A teraz panem, a teraz będzie kosił swoim kombajnem, to już wtedy robi psikusy tacie, nie? Nie, tutaj gdzieś miałem. Tutaj, on jest wiesz, wyprowadzony tutaj, o, a, jest no, tutaj. No, tam na tych tutaj jest, filmikach tak, tu jest wyprowadzony. O, no oni jest, zrobili jest, tutaj jest. Pod spodem, nie? A tutaj wyjścia hydrauliczne, oświetlenie. Łącznik hydrauliczny w zestawie jest, tak, czy to dodatek? W zestawie. Ja to jest pierdykam. W standardzie w zestawie nie zabieram. No weź pan, zapal te światło. Okej, okay, nie ma. Wodowa, jednowodowa pneumatyka. Teraz tutaj. Zobacz, jedyna, jak to myślisz.
To jest fajna rzecz? Co? Fajna rzecz. Co? Fajna rzecz. Co? Fajna. Tak? No tylko pani kręci, bo później w drugą stronę tyle samo trzeba. Nie, nie, to radę, nie, nie jedzie po. Bo wyżej niżej będzie. Tak, 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 tak. Ja rozumiem, co to. Czego piszczy? Czemu piszczy? Bo są światła włączone, a jest nieuruchomione ciągnik. Aha, a gdzie to jak zgasimy światła, przekręcimy tutaj. Gdzie to światło? Jak przekręcimy? Idzie jeszcze. I stacyjkę przekręcimy. Stacyjkę. I już nie będzie piszczał. To tutaj nam daje znak, że jest załączony telefon. Jak przy przekręceniu, to już piszczał nie będzie. Nie będzie. Bo wtedy jak wyjdziemy z ciągnika i zapomnimy, no, na przykład przekręcimy zapłon i zapomnimy, że jest przekręcone, to on po chwili nam piszczy. A teraz znowu piszczy. Bo fotela pan stanął. Proszę? Jak pan do góry podniesie fotela, stanie. Aha. To on łapie czujkę, kontrolował, że nie ma operatora. I on wtedy automatycznie piszczy, daje sygnał, że są. Czyli alarm jednicy. Tak. Kontrolować będzie, tak, czy będzie pan pracował, czy nie. Tak, nie da się poudawać, że się nie pracuje. To jest... A instrukcje w języku, mamy instrukcję w języku polskim. To jest, dostajemy to po prostu od producenta w języku angielskim, ale my dajemy w języku polskim instrukcję obsługi. Na obroty, weź teraz na obroty. Ile ma obroty? Teraz, nie? Czekaj, zobaczymy, paliwa i... Oprócz paliwa nic. Tak. I kontroli i stanu, tak, oleju. Tak, 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 tak. I oleje sprawdzać, wiadomo, że to oleje. No tu jak przed każdą pracą. No. Tak, bo to jest to istotne. To, nie? To jest bardzo istotne. Nie? Bo... No dobra. A drugie wystarczy, traktor postawi. Jak, no, nie, jak nie wyciekło, musi być. Jak proste, brusku. Nie? Jak brusku. Jak cieknie, to znaczy, że działa. Jak cieknie, to trzeba szukać, dlaczego nie cieknie. No. No dobrze. Dobra, to co? Wszystkiego miłego. Dziękuję. Do miłego zobaczenia. Tak, na temat tych filmów. Kiedyś to te filmy były klasyki, a teraz to co puszczają, o najgorszym jest drażnie, jest są reklama. Ciągła reklama, reklama, reklama. Ja to tak jak seksem, rozumiesz? No. Jakbyś seksował kobietą i często powiesz, że reklama. Zmęczony jestem, nie? No, kan dupy to Adrian. No. Rozumiem. Dobra. Co? A to się nagrywa wszystko. No i dobrze, to takie jaja to mogą być. Tak, tak. No i tam jest mocno wpięty, nie? Nie wiem. Nie, tam wprost jedziemy. A nie, tu nie można. Gdzie on chciał jechać, tam? No. Tam jest skręcek, no. Pod frontal chciał jechać. Panie pan Andrew, na rondzie zawracamy, widział pan to? Nie, nie, nie. Babka od razu tak w lewo zawróciła. Pan obyty jednak w tych sprawach. W pałówku to jestem bystry, nie? Ile tam mieszkańców jest? Co? 300 mieszkańców? 700. 700? Mówię, praca jest sensem życia, nie? Tak. Nie pracujesz, no to człowiek się czuje taki po prostu, nawet gdybyś miał tą kasę czy coś, ale się czujesz taki zbędny i niepotrzebny. No. A jak coś się robi, to tak, co się kocha jeszcze bardziej. Adrian, nawet lepiej, rozumiem, tutaj ten dzień się kończy, ale zadowolony z tego dnia jesteś, że go nie zmarnowałeś. Tak, tak, tak.